Witam, Mężczyźni Natural, w kolejnym odcinku z gry Kataklizmo. W ostatnim odcinku przeszliśmy ostatni z samouczków i teraz mamy prawdziwą misję, misję główną, więc ją rozpoczynamy. To, co zauważyłem, można zmieniać poziom trudności, więc jeżeli bym chciał na przykład sobie zrobić ten poziom na trudniejszym, to zawsze mogę. Więc tak, naszym głównym jest oczywiście zrobienie tego osiedla, powstrzymanie fal, a później... zrobienie jeszcze z tego, co tam pisał, że zniszczy gniazdo roju i zwiększyć dobrobyt tego. Ale kompletnie nie wiem, na czym polega dobrobyt. Okej. But the poupées in these brit nests will emerge as adult horrors and soon. That's interesting and somewhat repulsive. Every beast must breed, Harold. It is only our bad luck that horrors do it so quickly. This nest. Let us take it down while we can. Okej, czy to teraz mamy misję zejść i zniszczyć? A, bo to jest gniazdo, okej. Czyli tak wygląda gniazdo. Yes. The palido shines. These little nurseries aren't so tough. You won't be boasting when a swarm approaches. Any nested passes will burst open and add their numbers to the swarm. Fox guys, we need to work fast. Okay, czyli no mamy teraz zniszczyć te gniazda. Wydaje mi się, że najpierw sobie oczywiście zajmiemy się tym. Wiecie co, może wyślemy nasze jednostki. Mamy tutaj zrobione? Pewnie nie. Więc dajcie to. I nasze jednostki macie pójść od tutaj. Macie się tym zająć. Okej, w takim razie widzę, że tutaj trochę tych rzeczy jest. Czy pisze skąd będzie atakowane? Patrzę wszystkie możliwe przejścia. Mamy ich trochę dużo. Okej. Okej. Widzę, że tutaj nie możemy budować. Tartak. Pod dostatkiem. Okej. Pod dostatkiem. Dobra. Potrzebujemy kamieniołom. We lack citizens for that. Okej. Czyli że nie mamy z obywateli. Powinienem sobie zapisać tamtą chałupę, którą zrobiłem. Bo ona była w miarę fajna. Wiecie co, może zrobię i później zapiszę po prostu z tego. Okej. W takim razie tutaj szybko budujmy. Okej, nowy schemat, stwórz nowy. Okej. O, chałupy jak stoją. Dobra, bo chciałem sobie... A w sumie możemy zostawić o tak. I po prostu wybuduję w takim razie o tutaj schody. I są. Dobra. W takim razie niech się tutaj to buduje. All the same, overseer. We can't neglect our plans to build this new settlement. You're right. Start gathering wood and stone, Harold. Tylko jest taki problem. Nie mamy kamienia. Aha. Czyli tak.
Tutaj mamy o tym dobrobycie. Mamy o tutaj. Zbuduj koszary, zbierz 50 punktów. Ok, zajmijcie się tym najpierw. Ok. I widzę, że tutaj możemy przejść gdzieś. Musimy tego wybudować most, który będzie... Co? Nie ma... Trzeba więcej poparcia? Nie jest wystarczająco dla was? Okej, okay, zrobimy sobie po prostu taki większy mostcik. Kurde, poza zasięgiem wzroku. Jak wejdziecie na most, to będzie już w zasięgu wzroku. Oxygen is dwindling. Masks on. Okej, okay, chyba już jest w zasięgu wzroku. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Gdzie jest to, co chcieliśmy? Jest. Dobra, w głównej mierze chcę tutaj przejść, zobaczyć, co tutaj mamy. Więc w głównej mierze... Oj, 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 oj. Dobra, wycofajmy się, bo tutaj jest ich akurat gniazdo. A możecie się zająć najpierw tymi? O. Dobra, widzę, że część z nich ma pewne braki w samozachowaniu. Ale widzę, że tutaj mamy lepszą pozycję do obrony, a oraz też mamy oczywiście tartak, znaczy się tartak kamieniołom, możemy wybudować. Okej, okay, zobaczmy, czy jesteśmy w stanie, nie można budować poza terytorium, gdzie jest nasze terytorium? Jest, trochę daleko. Musimy pobudować sobie latarnię. Dobra, niech się tutaj budują, a ja w międzyczasie może już zacznę się tlen. Ok, dawajcie nasze super niezawodne wielkie maszyny tlenowe. Niech one się wybudują, ile mamy? 111. No trochę jest. Okej, widzę, że się tutaj już zajmujecie. Nie chciałem tego wybudować. Okej. Good. Zajmijcie się tym. Mamy kolejną pozycję i w głównej mierze mamy tutaj. Okej. Okay. Mamy tutaj. Mamy kolejny kamieniołom. Low oxygen production. Dobra, już się teraz powiększył. Nie narzekajcie. We will prevail. Yes. Podoba mi się, że po prostu przez to, że daje ten rozkaz, to oni po prostu kupiają i pozwalają, żeby tutaj wszystko im załatwiło. Ok, możemy mieć więcej niż to, co tutaj jest, więc jest akurat dobre. Pytanie jest, czy oni wychodzą z bagna. Oby nie. Dobra, zobaczmy, bo już jesteśmy w środku dnia. I gdzie mamy zasięg naszej bazy? Mamy tutaj. Wydaje mi się, że mamy to, więc... Ale wydaje, może po prostu mi się wydaje. Okej, okay, zobaczmy. Mamy wystarczająco tlenu, więc czas się zająć tym. Jak to wygląda? Nie można odzyskać tego. Mamy tutaj wejście. I nawet śmiesznie to zrobione.
Jak to jest? A, bo tam jest zapewne nad tym. Okej. Okay. Dobra, mamy tutaj trochę tego. Wydałoby się szczerze trochę podbudować ten mur w tym miejscu. Poza zasięgiem. W takim razie trzeba wybudować oto. Mamy ten kawałek ziemi, który mi się nie podoba. I na razie to tyle, że tak powiem. Więc weźmy nasze jednostki i niech wracają. To muszą wybadać po ten teren. That's right. Nie wiem, czy coś tutaj będzie atakowało. Jeżeli tak, to zawsze możemy bardzo szybko po prostu wystawić tam jednostki. Okej, okay, mamy te 50 punktów zdobyte. Nie wiem, na czym są te 50 punktów. Realnie. Okej. Okay. Więc... może wybudujmy te koszary. Tutaj. Komuś przed twarzą wybudujemy koszary. Dobra, chciałbym, żeby wyjście przynajmniej było widoczne. I teraz czekamy. Dobra, mamy już tutaj trochę tego. Czy możemy już wybudować kamieniołom? Możemy. Okay. Możemy dalej to wybudować poza zasięgiem wzroku i poza zasięgiem chyba budowy. Okay. No niby jest to. Nie mów się, że nam brakuje tak ledwo czego. No brakuje nam ledwo co, żeby to złapać. Okay. Nasz potężny most przynajmniej dobrze sobie radzi. Okej. Okay. Jak to wygląda z tlenem? No z tlenem jest w miarę okej, ale by się może przydało wybudować kolejną wieżę. Zbliża się już okres, kiedy będzie ostrzeganie nas. Dobra. I jak tutaj wygląda ten teren? Low oxygen production. Masks on. That ancient beacon, it's been corrupted by the Pálido. We cannot build with this thing nearby. No, zauważyłem. Okej. Okay. No wiem, wiem. No, zajmijcie się tymi. Okej, okay, uderzają w to, więc... Okej, okay, nie chciałem was wszystkich wziąć. Those things belong in a nightmare. We can build safely now that it's gone. Jej, odzyskaliśmy część terytorium. Co mi jest w sumie dobrze. Okay. Możemy też tutaj wybudować kopalnię, tylko że jest taki problem. Jeżeli ją wybudujemy, to będą przecież przechodzić tędy, więc musimy wybudować wtedy tutaj. Co będzie po prostu powodowało to, że będziemy musieli jeszcze to bronić. We don't have the oxygen. A nie mam tlenu. We are needed. We will prevail. Dobra, mamy już oto. Możemy to zniszczyć? Jest to ten scenarii. Nie możemy tego budować. Nie możemy tam tego budować, ale tutaj możemy. Okej, okay, nasze wieże dobrze sobie radzą. Czy je ulepszać? Nie. I co? No w sumie mamy maksymalnie, więc by się przydało wreszcie się zająć tym murem. Okej. Okay. Jest już w zasięgu. Nie chciałem tego.
Okej. Tutaj możemy sobie dobudować podpory drewniane. U, jakie fajne są. I tutaj kolejną rzecz. Fajne. Okej. Dobra, mamy tutaj ten banner. Więc możemy sobie tutaj ich trochę dobudować. I teraz będzie kolejna rzecz, czyli... O? A, nie możemy, jest poza zasięgiem. No okej, więc na razie tam nic nie porobimy. Boję się, że tutaj mogą nas zaatakować, ale w sumie wybadaliśmy już cały ten teren. Tak, mamy tutaj kolejne miejsce. Eyes open, masks on. Dobra. No trochę tutaj gniazd jest. Teraz wycofajmy się, bo trochę ich jednak jest zbyt dużo. Dobra, na szczęście nie są aż takie mądre. No, nie są aż takie mądre. Ale łatwo niszczą ten kamień. Więc trzeba to zapamiętać. Dobra, niech się tutaj... Tutaj chyba powinno być wystarczająco daleko, żeby się... nie nas niszczyły. Ale potrzebujemy już zacząć budować tutaj rzeczy. Tak, przydałoby się. Ale ostatnio podwójne zabezpieczenia nie miały sensu, więc tym też nie będziemy na razie budować podwójnych zabezpieczeń. Na pewno wybudujemy sobie tutaj beacon, żeby mieć jakieś wsparcie. Mamy trochę drewna i mamy w miarę dużo w zapasie, więc dobudujemy sobie tutaj. Budujemy sobie tutaj trochę tych kolców. Wydaje mi się, że na razie to jest na tyle, jeżeli chodzi o ten teren. Teraz by się przydało tutaj się wziąć. Okej, dalej chyba już nie możemy budować. Okej. Wygląda na to, że jesteśmy już w miarę porządku. Podoba mi się, że to działa. Że ze wszystkich rzeczy to działa. Chodziło mi, że chciałem przełączyć się na tryb niszczenia, ale... Okej, też tak może być. Chodzi o to, że zmieniłem decyzję i spróbujemy dorobić się tak, albo... Albo poczekamy na beacon. Przydałoby się już zacząć robić tych gości, więc tak, wieża, kolejną wieżę też, możemy dwie wieże postawić. O nie, mamy zbyt mało? Czego nam brakuje?
ludzi. Okej, już niszczymy, już niszczymy. Wybudujemy w takim razie osiedle tutaj. Ja się to buduję. W głównej mierze chcę mieć po prostu na jednostki. One potrzebują jakichś ludzi. Okej, już widzę, że nasza grupa trochę sobie radzi z nimi. Okej, wydaje mi się, że tutaj już nic nie będzie, ale jeżeli oni wychodzą z bagna, wydaje mi się, że trochę będziemy musieli sobie zrobić naszą... Masks on. Naszą... Yeah, good. Kopalnię. Możesz się o tak pójść? Więc... no, trochę będzie tego. Okej. Na szczęście mamy w miarę dużo kamienia teraz, więc nie powinno być aż tak źle. Wiecie co? Może odzyskam trochę kamienia dzięki temu, że zmniejszę wysokość tego. Okej. To w miarę dobrze wygląda. Mamy tutaj w sumie takie naturalne schody, które możemy po prostu wybudować w Trimiga. Okej, mam już te schody. Teraz czas na kolejną rzecz, czyli na te rzeczy. Not enough stone. No się nie udało nam zrobić i teraz zrobimy coś takiego śmiesznego, że będziemy dobudowywać tutaj te wszystkie rzeczy, żebyśmy mieli boosty. Więc akurat na naszych schodach się to zrobiło. Okej. Może być. Zajmijmy się tymi schodami. Wejdzie od tu. Od tutaj wejdzie. I postawimy od tutaj. Okej, mamy już. I teraz tylko musimy porobić, żebyśmy trochę jednostek pozdobywali. No, zauważyłem. Zauważyłem, że już jest blisko. No, wyjdźcie tutaj. Jeżeli oni wychodzą z bagna, to mamy tutaj takie trochę dużo tych bagien. W takim razie będziemy się tutaj wybudować gdzieś mur. Szukam jakiegoś ładnego terenu. Trzeba będzie go trochę zrobić. Tutaj jest ładny nawet teren. Okej, więcej już kamienia nie zbudujemy. Budynek nie ma drogi do cytadeli? Który budynek? Który budynek? Ten budynek. W sumie możemy go zniszczyć. To jest taki problem, że z niego zbytnio nie korzystamy. Czy coś tutaj będzie?
Okej. Rzeczy. I tutaj nie możemy. To znaczy, że też nie trzeba zbytnio budować muru. Okej. Okay. Trzeba było mi powtarzać to po dwa razy. Okej. Okay. Kiuki. Za mało miejsca. A, macie los. To jest to. No to też usuniemy. Tego to już się nie da usunąć. Czekajcie, możemy to usunąć tak w sumie. To nie jest aż tak bardzo nam potrzebna ta część. W głównej mierze potrzebna jest ta. Za mało miejsca. No serio? Okej. Okej. Teraz potrzebujemy... potrzebujemy tylko postawić tutaj z drewna rzeczy. Tylko jest taki problem, że my mamy za mało jednostek. Okej. I powinniśmy mieć wystarczająco na ten baner. I powinniśmy jeszcze mieć, o tutaj, miejsce na ten baner. Źle odmierzyłem. Okej. Dobra, mamy dwa banery. To jest ważne. I co tutaj jeszcze na pewno? Na pewno chcemy tutaj pobudować te banery, tylko że mamy coraz mniej kamienia, które będzie nam potrzebne. Okej, tutaj mamy już piękne mury, ale już nie mamy wystarczająco tego. Okej, w takim razie musimy się zająć budową łuczników. I czy mamy wystarczająco powietrza? Mamy wystarczająco. Okej, w takim razie wykorzystaliśmy wszystko, teraz się nam naprawdę budują. Więc wygląda na to, że nasze umocnienia są w miarę okej, tylko że mamy taki problem, że mamy mało czasu, a potrzebujemy dosyć dużo łuczników. Okej, coś tutaj mamy. The pallido shines. We will prevail. Co to niby jest? Zajęliśmy się tym. Okej, mamy tutaj trochę tego. Okej, czyli coś tutaj mamy i możemy... Ujujujuj, ale was dużo jest. Budynek jest poza terytorium. Który? Ten? Prawdopodobne. A, ten. W sumie... moglibyśmy wybudować tutaj ten budynek. I może coś to nam da. Dobra, na razie stoimy na tej wieży i możemy podziwiać piękny pomnik. Ale wydaje mi się, że wystarczająco tutaj mamy jednostek. Zbliża się noc, a my nie mamy wystarczająco jednostek na wszystkie budowle. Huh? Doing it. Okej, już się rozchodzą nasi. Dosłownie tutaj powinniśmy się bronić. Ale nie mamy kompletnie, ale to kompletnie
Tonight's swarm will lose some of its bite now. Thank the stars. Okej, okay, a pytanie jest takie, czy nasze jednostki mogą tam zejść w jakiś sposób? Nie. Brakuje nam... Brakuje nam materiałów. Okej. Okay. Koszmary są z blisko. Możemy powoli tak budować. Dałoby te materiały, tylko chyba już ich nie zdobędziemy, dobra. Mamy kompletny brak tutaj zabudowy. The pálido shines. That's right. Let's go already. Dobra. Yes. Oby jeden right gościu away. Wystarczył na to, dlatego że nie mamy nic więcej. Dobra. Huh? Yeah. Was potrzebuję. Right. O tutaj. Hmm. Yeah. A ciebie potrzebuję o tutaj. Ha? Huh? Let's go already. Yeah? Dobra, wy będziecie grupą 2. Hmm? Yeah. Okay. Yes? Hmm. No. I'm on. Trochę mnie denerwuje. Post me high. Doing it. Where to? Yeah. Okay. Ale mnie denerwuje to, że czasami ten wybór jednostek jest wkurzający. The pálido shines. Okay. Ciebie bierzemy. Hmm? Jesteście jednostką numer 1. Hmm. Idziecie tutaj. We are needed. A wy będziecie jednostką numer 3. What? I ty idziesz tutaj. On my way. Czyli ty w ogóle masz baner przy sobie? Mm-hmm. Nie, dobra, idziesz tu. Yes? Yeah. Mm-hmm. I dajemy tobie baner. Okej. Okay. I to jest jedyne, co możemy sobie pozwolić na ten moment. The horrors are coming. A, czyżby atakowali tylko z jednej strony? Okej, okay, w takim razie tak. Eyes open. Grupa numer 1. Prawda nie atakują z innych stron? Okej, okay, grupa numer 1. Masks on. Idziesz tu. Grupa numer 3 tutaj. Myślałem, że nie wiem, zaatakuje nas ze wszystkich stron i wiecie, będziemy musieli się mnóstwo bronić. Dobra, wygląda na to, że sobie radzimy w miarę. Dokładnie nasze kolce, które same sobie radzą. Okay. Overseer, look, reinforcements from Ciudad Hogar. Huh? Oh. The Order of Elves. Zakon czuło. Okej, witamy. Panowie czajniki. Nie wiem dlaczego, to była pierwsza rzecz, która mi się skojarzyła. Okej. Więc tak, udało nam się. Okazało się, że jednak nie musimy wszystkiego bronić. Nie powiem, śmieszne. Ale okej, w takim razie... O, zapomniałem o grupie numer 4. Więc tak, grupa numer 1. Dołączą do was ci panowie. I panowie z grupy numer 1. Pójdziecie tutaj. Potrzebujemy coś wybudować, żeby tutaj było. Więc wybudujemy sobie w takim razie nasz przepiękny beacon.
I niech on będzie o tutaj. Takie ładne miejsce na beacon. Tutaj dalej już nie możemy pójść. Jest w sumie bronione w miarę ok. Ja chciałem wybrać jednostki. Więc tak, grupa numer 3 wracasz tu. Grupa numer 2 zostajecie na stanowiskach. Grupa numer 4 zostajecie tutaj. Zainwestujmy sobie w ulepszenia. Ty idziesz do grupy numer 4. A ty pójdziesz do grupy... Wydaje mi się, że teraz atakują gdzie indziej. Pójdziesz do grupy numer 3. Więc tak, musimy się jakoś przedostać przez to. Podoba mi się, że panowie z czajnicy dosłownie to są od proc. Okej, okay, w takim razie musimy wybudować tutaj pomost. Potrzebujecie więcej podparcia? Jest wystarczająco, ile mogę wam dać. Chyba, że jest jakiś sposób, żebyśmy trochę oszukali to. I tak zrobili. Za mało miejsca. Dobra, grupa numer 1, musisz się wycofać. I w międzyczasie my wam wybudujemy most. Okej, chyba już jesteśmy w stanie wybudować wam most. Okej, grupa numer 1. Wracasz. Co się grupie numer 1 stało? A unit can't reach its destination. O, ma się los, naprawdę. Zaplopowali się na schodach. Okej, wydaje mi się, że zebraliśmy wszystkie roje zniszczyliśmy. Tutaj możemy sobie wybudować ewidentnie ten kopalnię. Ale musimy najpierw ją zrobić w zasięgu. Okej, powoli budujemy ten zasięg. Okej, mamy dużo materiałów, trzeba wreszcie je spożytkować. Tutaj nasza obrona jest dobra. Więc nie musimy się aż tak bardzo o tym martwić. Może tutaj wybudujemy w takim razie to, co już chciałem wybudować wcześniej, czyli wybudujemy tutaj kolejne beacony, żeby mieć dostęp do tego miejsca. I możliwe, że zajmiemy się tym murem, żeby wybudować trochę lepszy. Na razie niech się tutaj dobuduje. Mamy dużo czasu, a w sumie jesteśmy na bardzo dobrej pozycji. Okej, co tam nam brakuje? Powietrza. Dobra, możemy wybudować kolejne. Może by się przydało też wybudować kolejne chałupy. Okej, tutaj nie pójdzie. O nie, musimy wszystko pojedynczo usunąć. Okej, musimy znaleźć jakiś prosty teren na chałupy. Tutaj jest w miarę prosty. Czyli czy nam brakuje materiałów, żeby wybudować to? Czy czego? No mamy materiały. A, nie możemy tam budować po prostu. Nie powiem, może chałupy na chałupach? No brakuje mi tutaj terenu, żeby wybudować ludzi. O, tutaj pójdzie? Okej, poszło, ale musimy wybudować tutaj lepszy teren.
Wiecie co, może ja po prostu pojedynczo teraz będę budować, bo nie widzę miejsca na dużą liczbę chałup. Chałupy. Okej, niech się tak będą budowały. Będą mieć po prostu szeregowce. Okej, gdzie jest nasza grupa? Tutaj jest. Nadal nie mamy zasięgu. Okej, więc trzeba trochę go powiększyć. Ale tutaj się tym też zajmiemy. Jak to z powietrzem jest? No właśnie, nasz wież powinna się wybudować. Budynek nie ma drogi do cytadeli. Będziesz miał. Wygaduję, że muszę mi po prostu wybudować schody czy coś takiego. O, już ma drogę. Okej, w takim razie kamieniołom. Okej. O tak, niech będzie. I tutaj w takim razie grupa numer 4. Ja? Grupa numer 4 się wycofuje. I niszczymy nasze pierwsze zabudowy, dlatego że musimy odzyskać trochę materiałów. Chyba nic nie odzyskujemy. Okej, i grupa numer 4-2. Wybudujemy chyba tutaj taką cytadelę. Chodzi o to, że oni mogą zaatakować stąd i stamtąd. Wiecie co? Trochę głupio zrobiłem, bo wydaje mi się, że tamto miejsce było w miarę okej do obrony. Szczerze powiem, tanio można było się bronić tam, więc... Więc trochę głupio zrobiłem. Okej. Dajcie schody. Brama. Tutaj nieco tego. Nie wiem, dlaczego szedłem na dół. Okej. I teraz tylko o to. No, trochę zużyłem materiałów, ale nie martwię się. Mam tylko takie w sumie jeszcze z dwa miejsca do realnie do obwarowania, więc nie jest to jakoś mega duży wydatek. Okej. Grupa numer 4. Zejdźcie tutaj. Okej. A oni po prostu będą musieli uciekać realnie, rzecz biorąc. Dobra, zobaczmy co tutaj możemy. Odblokowanie na drugim poziomie do próby tu. Co musimy zrobić? A, musimy poczekać, żebyśmy mogli ulepszyć. Więc tak, tutaj ewidentnie też by się przydało budować kamieniołom. Będą szli tym najbardziej bezpiecznym mostem na świecie. I wydaje mi się, że wybudujemy kolejny tutaj wieżę. Okej, wydaje mi się, że jest wystarczająco okej. Musimy poczekać na to, żeby ulepszyć 195 drewna. Mamy w miarę dużo i raczej nie zwiększymy.
tutaj niby jest drewno trochę. Potrzeba więcej podparcia. Jednak ukończony, okej. Okay. Dobra, niech się tutaj buduje to. Już możemy ulepszyć 195. No, trochę musimy poczekać. Teraz to sam kamień zdobywamy w dużych ilościach. Minerały. Dobra. W głównej mierze potrzebujemy, żeby z tych trzech tartaków szły rzeczy. Później jak wybudujemy to, to będziemy mogli sobie dorobić kolejny. No i możemy już ulepszyć. Jej! A, procent. Można było się spodziewać, że coś takiego będzie. Okej, okay, grupa numer jeden. Możecie w sumie pójść sobie. Dowiem się, jak ten most źle wygląda. Ale to jest jedyna rzecz, którą mogłem na ten czas wybudować. Okej, okay, nasze zabezpieczenia wybudujemy sobie... O, tutaj. Tutaj będzie linia zabezpieczeń. Więc możemy się już zająć nieco nimi. Możemy się w sumie zająć jeszcze tymi kolczatkami. Dlatego, że... przydałoby się nam tutaj... Not enough wood. O nie, nie mamy drewna. W sumie... może w Dole Śmierci nie będziemy go budować, tych rzeczy. Ale na pewno musimy już zacząć tutaj nieco budowanie. Okej, okay. Brama powinna stać w sumie tutaj. Harden, as we prosper. Each advancement brings us closer to defeating the horrors. Jej, fajnie. Więc wykonaliśmy misję poboczną i co to nam daje? Mason. I co to? Gildię Murarską do lepszenia elementów? Our quarry is up and running. Now, if we had a warehouse close to it. Okej. Magazyny. No tak, magazyny też są. Dobra, to budówka do domu? What? Czym jest to budówka do domu? Zapewnia dodatkową sypialnię w sąsiadujących chałupach. Ma gdzieś wejście? Bo mógłbym to po prostu wybudować na górze. Podoba mi się, że tutaj coraz tutaj takie jakieś nowe rzeczy są. Handlarz powietrzem. Możliwe wymiany tym na inne zasoby. Rynek zawsze był sprawiedliwy, doskonały i samoregulujący się. Nie wiem, czy to jest aż tak bardzo mi potrzebne. Ulepszeń budowlanych. Nie mamy drewna. Magazyn. Można byłoby go gdzieś postawić. A zapomniałem, że ci przychodzą. Ok, ile mamy powietrza? Mamy w miarę dużo powietrza. Może wreszcie byśmy się zajęli tym murem. Bo nie powiem, to byłby dobry plan. The night is nearly here. Okna. Kamienna osłona zwiększająca zasięg znajdujący się za nią jednostek. Nie powiem, te budowle coraz bardziej są takie wykokszone. Okej, okay, może wykorzystajmy nasze kolczatki.
ogóle to są kurczatki? W kolce. Byłem blisko. Rucizna do rzucania. Ogniste strzały. Okej, mamy trochę tego. Dobra, jeszcze trochę mamy. Czas leci? Nie, właśnie lecią. Okej, potrzebuję właśnie budować te schody. Tutaj. Trochę zbyt późno. O, tak. Tam gościa zamknęliśmy, ale powinno być mu dobrze. Jakieś podpory dajmy. Okej, i dajmy tutaj jeszcze banner. I możemy jeszcze truciznę do rzucania, co to nam da? To jest do miotaczy i zdobywców. Okej, czyli mamy tutaj kolejne rzeczy, które możemy im dodać. A te strzały, ile zajmują miejsca? Też zajmują trochę miejsca. Raczej ich nie dobudujemy dzisiaj. Dobra, zobaczmy jak to dalej pójdzie. Dobra, mamy już tutaj mur, to co chcieliśmy. Tutaj może dobudujmy jeszcze tego. O, pokazuje skąd będzie atak. Okej, grupa numer 4. Numer 4, pójdziecie o tutaj. Grupa numer 1, pójdziecie jeszcze raz o tu. No i w sumie to wszystko. Wydaje mi się, że jesteśmy w miarę gotowi na to wszystko. Mamy kolce. Jak to wygląda z tym? No się naprawiło, okej. Nie chciałbym mieć tu naprawiania manualnego. Okej, się tutaj zgromadzili. Low oxygen production. No właśnie raz. Mamy drewno? Mamy drewno. Dobra, kolejna fabryka może pójść. Okay. No 95 to w miarę mało. Not enough stone. No serio? Nie po to specjalnie budowałem wam magazyny, żebyście teraz mówili, że o, nie mamy, nie mamy. Okej, okay, co to niby jest? Okej. Okay. No, w sumie na tym miało polegać w głównej mierze, że to jest tymczasowe. Trochę ich jest tutaj sporo. Oj. Czas odbudować nasze mury. I zrobimy to tymczasowo, dlatego że nie mamy zbytnio materiałów na nic więcej. Dobra, jak to wygląda z drugiej strony? A, z drugiej strony wygląda to tak, że to nie wszystko zginęło. A, koniec ataku był. Okej. Okay. Czyli tutaj zaatakowali nas potężniejsze przeciwnicy. Uwielbiam, kiedy atakują ze stron, z których zbytnio nie jestem przygotowany. Więc tak, musimy teraz po prostu pozbierać sobie te rzeczy. Dobra, budujcie tutaj i budujmy później tartak.
Dobra, w sumie mamy mury na wszystkich, wszystkich miejscach. Taki fajny, potężny murek mamy nawet. A jeżeli chodzi o tych, no to tutaj są w miarę dobrze przygotowani. Ten moglibyśmy ulepszyć, jeżeli wiadomo, że jeżeli nas atakują. Że ulepszymy sobie to na okna. Fajnie nawet to wygląda. Okej. Brama. I teraz kamienne płyty. Nie. Tutaj miały być kamienne bloki. I jeszcze okna. Okej, teraz jest pytanie, czy możemy sobie jakoś załatwić to, żebyśmy w miarę prosty sposób mieli dodatkowe te rzeczy. Wydaje mi się, że tak. Że możemy sobie tutaj trochę odbudować tyły drewnem. I porobić sobie tutaj takie dodatkowe. Okej. Tutaj zrobimy sobie takie platformy, na których będą właśnie te wszystkie bonusy, te, które widzieliśmy, więc tak, ogniste strzały, trucizna i ogniste strzały. I teraz tylko baner wezmę. Możemy już to ulepszyć? Nie, może jeszcze nie jest zablokowane. Okej, więc tutaj wygląda na to, że jesteśmy w stanie w miarę się obronić. Where to? A może tutaj? Yeah? I've got this. Post me high. On my way. Yes? Right away. I'm ready. Okay. Okay. Więc na w miarę nasze mury wyglądają teraz dosyć strasznie, nie powiem. Jakbym był swoim przeciwnikiem, to naprawdę bym się bał. Na razie sobie weźmiemy o te rzeczy tutaj, żeby nam tartak działał. Tutaj mamy też. Tutaj mamy kolejny punkt obrony. Tutaj na razie nie będziemy nic więcej budować. Pytanie jest takie, czy możemy dobudować coś. Nie możemy tego usunąć. A możemy budować sobie tutaj o to. I postawić o tak. Dobra, i mamy już bonus. I teraz wracamy do tego miejsca. Dobra, bierzemy okna. Gdzie są okna? Tutaj. Potrzeba więcej podparcia. Zapewne coś mi się omsknęło. Okej.
Okej. Okay. Dobra, tutaj sobie trochę inaczej zrobimy, bo sobie zrobimy coś takiego, że tutaj platforma i tutaj sobie dodamy te rzeczy i teraz bonusy. Tutaj bonus sobie bym wziął do ognistych strzał. Okej, biorę. Teraz grupa numer 4. Wracajcie tu. Grupa numer 3. Wy jesteście tutaj. Grupa numer 2. Dostajecie. Grupa numer 1. Dostajecie. Trzeba wyprodukować jeszcze sobie trochę jednostek. Okej, najpierw sobie ulepszenia zróbmy. I tak, nie możemy tlenu. Mamy go w miarę dużo na tym poziomie. Dobra, więc w głównej mierze po prostu musimy sobie jednostki dorobić. To jest najważniejsza rzecz. Dobra, co my ulepszamy w sumie, bo ja wszedłem i... A, ulepszamy tych, okej. Okay. Dobra, niech się tutaj to robi. Wow, dosyć szybko załatwili tamtych. A ci... Wam to już chyba nic za bardzo nie mogę wspomóc. Okay. Tutaj mógłbym się zająć tym, tylko że... Nie wiem, czy mi się opłaca. Dobra. Nasza baza teraz wygląda znakomicie, nie powiem. Tutaj doprodukujmy trochę tych rzucających. Więc tak, was wyślemy do grupy numer... Grupy numer 3. Okej. Ciebie i ty będziesz stał od tutaj. The knight is nearly here. Okej. Stąd atakujecie. Stąd. Okej, w takim razie grupa numer 4. Idziecie tu. On it. Grupa numer 1. Tutaj. Usuwamy te rzeczy i dobudowujemy. Okej. Okej, jest. I co tutaj możemy? Możemy to usunąć i dać to. Dzięki czemu baner może stać tu. Tutaj damy ten, czyli damy was. I w sumie tyle. No, na razie musimy czekać na to, jak się nam jednostki dobudują. Dobra, grupa numer 4. Macie kolejnego kolegę. I niech on pójdzie tu. Grupa numer 4. Pan, pójdziecie tutaj. I ty jesteś chyba z nowej. A w takim razie ciebie już nie będę dodawać do grup. Po prostu idź. Kolejne jednostki po prostu wyślemy na ten mur, bo tutaj musimy się też trochę ogarnąć. Dobra, chyba mamy wystarczająco wszystkiego. Let's go already. Okej, więc tak. Ciebie odeślemy tutaj. Ciebie odeślemy tu. No i się zbliża ostatnia fala. Tutaj jakoś się nie boję, ponieważ żadne nowe jednostki tutaj nie wyszły. Tutaj boję się, że znowu wyślą jakieś silniejsze jednostki. Tego trzeba będzie trochę tam powysyłać.
Okej, idź. Powinienem zdążyć, kolejna jednostka nie zdąży, więc będę musiał ją wysłać tu. Na szczęście tutaj też mamy mur, ale nikogo nie mam, więc oby wytrzymało, oby tam nic silnego nie było. Co my mamy misję? Tylko obronić cytadelę, okej. Okej, zaczęło się. Okej, znowu tutaj są te silniejsze jednostki, tak myślałem. Tutaj trochę słabsze. Dobra, więc was wyślę o tu. Ciebie też wyślemy tutaj. A tu... O, ma śmios. Też tutaj trochę pomieścili nam jednostek. Ale nasze... Ta obrona akurat się dobrze trzyma. Dobra, jak to wygląda z murem? Kto jest nad murem? Nikt nie jest nad murem. Okej. Tutaj też nic nie ma. Tutaj sobie w miarę sobie poradziliśmy. Tutaj pios atakował to. Tutaj się trzymacie. Tutaj trochę słabo idzie, dlatego że jest dużo jednostek, a mało gości. Doing it. Więc w głównej mierze musimy poczekać, jak oni się tym zajmą. Ja się nawet nie martwię, że oni się przybiją, po prostu trzeba poczekać, jak się zajmą tym. No, możecie w dzwonie nie bić. Okej, tutaj. Naprawdę zostało niewiele już ich. No, nie powiem, trochę ta gra zajmuje. Jedna taka misja. I don't believe it, Overseer. We just founded the first town outside Ogar in years. No, i oby nie było, nie skończyło się na tym, że że szybko stracimy je. Okej, więc za każdy punkt, za cel główny dostajemy jeden punkt, a za dodatkowe dostajemy dwa, tak mi się wydaje przynajmniej. Więc dostaliśmy trzy punkty. Wow, to jest w miarę w porządku. Tylko zgaduję, że każde nowe ulepszenie to nam coś zwiększa. Okej, co tam w Hermesie? The expedition must push on. Mamy to w gaście, tak każdy mówi. Super dźwięk. Dźwięk kruka. Okej, co to jest za misja? To nie jest budowa, tylko to jest ekspedycja. Badaj pobliskie ruiny, zaginione stronnice. Okej, czyli coś już związanego z walką. Tam pamiętam, że walka była coś takiego, że też można było budować. Okej, wiecie to. Więc tak, kolejny poziom. Przynajmniej mam coś takiego. Kolejne poziomy zapewne będą trochę nas kosztowało. Tak, gaduję, że ilość tego. Więc tak. To jest do wyboru? Okej. Więc tak. Tutaj mamy wskazane, ale ja w głównej mierze ja się tym nie zajmuję, więc. Umiejętność aktywna. Pasywna. Dobra, weźmiemy sobie to. Lepsze materiały. Leczmy sobie tych gości. Aha, okej. Okay. Tutaj mamy kolejnych, że będą strzelać trzema strzałami na raz. Tutaj mamy, że w razie czego. Raz też mamy to, że jeżeli nasz bohater może zajmie się tym. Jakoś nie czuję się, żeby część z tych rzeczy była aż tak bardzo duża. Może. Wiecie co? Bo my teraz robimy sobie to. To ja sobie wezmę jakąś z tych umiejętności. Bo... Bo przecież będziemy mieć ekspedycję i na ekspedycji to może się przydać.
Okej, okay, ale ja już będę kończył. Teraz ja w ogóle zakończę i będę teraz renderować to, ponieważ pierwszy odcinek nagrałem w złym formacie, więc on będzie się trochę renderował. Więc widzimy się w kolejnych odcinkach, był z wami Tragol. No to, cześć!